wiecie co, ja często taką mam rozkminę, jak te wszystkie drzewa, tak co malutkie, w głębi lasu są większe i duże, stare, wielkie drzewa. Ja wiem, że one mają system korzeni, ale zobaczcie, tu wszystko jest na skalę. Tam widać jakieś kamloty, no wszystko to stoi na skalę. Jak te drzewa dają radę się utrzymać? Tam troszkę widać właśnie korzenie. No masakra. Żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr. Tam też jaka skała i dom. Milcia. No chodź. Co to za pannica z różową obruszką? Co to za pannica? Taka ma mięciusie uszko, że normalnie to trzeba dotknąć. Trzeba. Czy ja mówiłam coś na temat skał? Ale jakie piękne czerwone liście. Właśnie to jest plus jesieni, że takie ładne kolory są. W Polsce to jakoś chyba lepiej wygląda, ta jesień jest dłuższa. A tutaj jest długa jesień, bo to nie można powiedzieć, bo jesień już jest w lato. No ale moment, kiedy się spadną wszystkie i będzie znowu łyso pół roku. O, zobaczcie, jakie ładne kwiatuszki nam zrobili. Jesień przyszła, no to i wystrój przed klatką w bloku się zmienił. I tak przy każdej klatce. Jak widać, wjeżdża później. Wjeżdża Thermomix, a z Thermomixem nie mój tydzień, tylko ostatnio gotowane. Wjadą naleśniki, które dość często robię, bo robi się bardzo szybko. Gdzie one są? Mówię, że dość często. Muszę, widzę, kopać daleko. O kurde, chyba że gofry? Może gofry? Mleko, jajka, wszystko mam. Jednak gofry, nie naleśniki. Let's go! Ja w domu mam taką najzwyklejszą gofrownicę, która robi serduszka. I powiem wam, że moja babcia miała taką, nie wiem, chyba jeszcze z PRL-u, wielką, starą gofrownicę z takim metalowym kablem. I ona robiła takie pyszne gofry, tak jakieś twarde, sztywne, dobre. A tata robi takie kapcie. Więc chyba będę musiała kiedyś zainwestować w dobrą, porządną gofrownicę, a nie w takie dziadostwo, no bo to nie ten smak. Ja wiem, że można dodać więcej białek, wtedy one są sztywniejsze, no ale... Ja bym chciała, żeby one za każdym razem tak się zrobiły, a nie jak ja dam do nich 20 jaj. No ale nic. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Święte słowa. Robię gofry. Takie będą klapciaki. O, bo kawałek koperka. No, kto nie ma w zamrażarce koperka, to niech pierwszy rzuci kamieniem. Proszę bardzo, miał być. Dla Daniela obiad zostawiłam. Zupka chińska dzisiaj, ale stwierdziłam, dobra, mam ochotę na goferki, zrobię goferki. Daniel, widzisz, poszczęściło ci się. Nawet ci nie powiem, że ta zupka tutaj leżała. Jak będziesz oglądał vloga, to zobaczysz, będziesz miał zaskoczenie. Miłe zaskoczenie, no bo jednak gofry, a zupka chińska to jest duża różnica. A tutaj mam właśnie białka zamrożone, bo jak czasem nie mam co z nimi zrobić, a tylko żółtka wykorzystuję, no to wtedy podobno fajnie jest zamrozić i użyć do czegoś innego. A podobno im więcej białek, tym gofry są sztywniejsze. Sprawdzimy to. Tutaj widać zdrowe odżywianie. Olej na frytki. Dieta. Na początku widzę, trzeba rozbić jajka, oddzielić je, lutka od białek. No dobra, bierzemy się za robotę. Kolejny krok jak jest? Założyć motylek i białka. No to teraz białka, a nie 10 rzeczy brudzić. Wiecie co? Mam te moje zamrożone białka i taka rozkmina. I co teraz mam zrobić? Do ciepłego nie dam, żeby się rozpuściły, bo się, wiecie, zetną. Motylkiem, czyli takim jakby mikserem, w którym się też nie zakręcę, no bo to jest kamień. Więc mądruję, żeby zamrozić, a potem jak to wykorzystać? Proszę, białka. No zobaczymy. Na razie wrzucam. Jak widać, trochę się roztapia to moje białko. Zakładamy motylka i zobaczymy, co się wydarzy. Próbujemy.
Jak zwykle. Jak ja potrzebuję mleka, to co? Mleka w lodówce nie ma. Tu jest jakaś resztka, potrzebuję prawie 400 ml, więc całe szczęście, że jest na strychu. Idę na strych, bo bez mleka gofrów nie będzie. Zwłaszcza, że na gofrach się nie skończy, bo w Polsce to czopnęłam śnieżkę. Mi się ona jakoś tak zawsze bardzo smakowała, więc będzie śnieżka do gof. Odrobinę cukru, 20-25 gram, dam 30. My lubimy słodkie. I jak widać, w środku się już troszkę dzieje. Mamy cukier waniliowy w takiej formie. Trzeba dać łyżeczkę. Ja dodaję troszeczkę aromatu. Nie zaszkodzi odrobinka. Jedna druga proszku do pieczenia, żeby rosły wielkie gofry. Szczypta soli i mieszamy. Rok temu robiłam mus z jabłek, tych, które mamy przed blokowiskiem, że tak to ujmę. Ale ostatnio, jak jakieś otwierałam, to śmierdziało ogórkami. Chyba przez te dekielki, bo dekielki chyba powinno się zmieniać, a słoiki można zostawiać. No nie wiem, zobaczymy, czy te będą ok, czy też do wyrzucenia. Kurde, taka strata, miało być pyszne jabłuszka. Miała być ubita śmietana i wyszło takie coś. A strasznie słodkie, więc zjem. Dostałam po widełka, dziękuję bardzo. Zjem sobie na goferku ze smakiem. Jestem właśnie w sklepie Kiwi. Się chyba mówi Kiwi, ale nie jestem pewna. To jest po prostu Kiwi. I patrzcie, jaka super promocja. 3 sztuki za 30 koron. To przecież jak za darmo. Jeszcze oczywiście tak sprawdzę mniej więcej, który jest największy. I wtedy wezmę te 3 największe. Ale chyba wszystko tak samo. To biorę. To ja trochę większe. Biorę te. Idziemy dalej. Przyszłam po ziemniaki i cebulę, ale pewnie na ziemniakach i cebuli się to nie skończy, jak będę miała takie fajne ceny. Kolejna spoko cena, bym chciała zrobić sajgonki. Może kupię wszystko na sajgonki, na pewno trzeba właśnie marchewkę, jakąś sałatę. Poszukamy i zrobimy. Uwielbiam sajgonki z sosikiem słodko-kwaśnym, czy tam sweet chili, bardziej sweet chili. Pycha. A proszę. A tutaj 50%. Wiecie, czy ja czasem kupuję takie banany czy coś, bo one na przykład, wiecie, mają czarne kropki, ale jeszcze nie są takie, że już są, wiecie, kaput. I po prostu kroję jak do smoothie i mrożę i mam wtedy jak znalazł. No to już tak ledwo zipię. Wzięłam te bananki. I szukamy dalej. Muszę zobaczyć, co jest do sajgonek potrzebne. Z tego, co widzę na internetach, to głównie polecają cebula, marchewka, czosnek, imbir. Ale kojarzy mi się, że jakaś sałata tam była w środku, ale może coś ściemniam. Boże, jakie gigantyczne cebule. 35 koron. Za sztukę. Muszę troszkę cebulki napakować, bo dzisiaj ziemniaczki z cebulką. Jest takim mięskiem, ale nie pamiętam, jak to się nazywa. To jest tak jakby ocet. Oj, ktoś narozwalał. Jakby ocet, jakieś mięso w tym occie, ale lubię to bardzo. Nabrałam cebuli. Będziemy jeść i jeść. Jeszcze troszkę wezmę ziemniaczków. Tutaj najpopularniejsze są takie czerwone norweskie ziemniaki. Więc weźmiemy czerwone norweskie, tylko muszę znaleźć właśnie takie większe, żeby było mniej obierania. To jest moim koszem. Mogłam jechać do warzywniaka, skoro takie zakupy. No ale bierzemy wieczoreczki. 70 koron za kilo. Imbirek. Jak pani nagrywa ten telefon, to już jest 16 Pro Max. No ja widzę różnicę ewidentnie. I szybko fokusuję. Musiałam zobaczyć przed chwilą, jak wygląda na internecie kalarepa. No wiecie, kalarepka w kącie siadła, a jednak nie miałam pojęcia, jak to wygląda. Ale nie ma tutaj.
Ten sklep w ogóle jest odpowiednikiem naszej Biedronki, bo też ma taką dewizę niskie ceny. Zawsze Kiwi Mini Pris, czyli takie małe ceny. Co jeszcze potrzebuję? Kapustka Katania, wezmę. Weźmy takie paletę jajów. Jeszcze drożdże potrzebuję i się zwijam. Wiecie co, ja od razu tak powiem, ja wiem, że się nie mówi jajów. Jakby ktoś chciał się przyczepić, bo wiecie jak to jest w internetach, ludzie się czepiają. Wiem, że to jest jajek, czy tam jaj. Ale ja tak lubię czasem gadać sobie. Patrzcie, polskie, kapusta kiszona, jakieś sałatki. Boże, jaki ciężki jest ten koszyk, ja przyszłam kupić ziemniaki i cebulę. I tak to się zazwyczaj właśnie kończy. Idę jeszcze po drożdże, bo tak pomyślałam, skoro kupiłam banany, to może zrobię chlebek bananowy. Jakieś wspominałam, czerwone do słodkich wypieków, niebieskie do wytrawnych. Tak nie jest źle, bo wzięłam koszyk, a czasami wiecie, idziesz po jedną rzecz, wracasz obładowany, obładowana, że ledwo ci wszystko się trzyma w rękach. Idę, kupiłam jeszcze kapustkę, no to będzie kapustka na krótko. Uwielbiam. Na tą kapustę już mam pomysł. Jutro albo w sobotę zrobię taką kapustkę na krótko. To jest taki bigos słodki ze słodkiej kapusty z marcheweczką, z kiełbaską. Pieczarki myślę, że zamiast grzybów shiitake i moon zrobię do saigonek. Chyba w weekend. Do tego oczywiście marcheweczka się przyda, czyli i kapusta, i pieczarki będą potrzebowały marchewek. Ziemniaczki, które zaraz zrobię. Cebulkę zaraz również podsmażymy, będzie do ziemniaczków. A z tych bananów jutro zrobię bananowy chlebek. Por na pewno też do czegoś się przyda, może jakąś sałatkę. Albo może klopsy w porze, albo sałatka gyros właśnie. No na pewno coś wymyślę. Jeśli chodzi o drożdże, to muszę się upewnić, czy do chlebka bananowego były potrzebne drożdże. No i oczywiście jajka, bo jajka to u nas idą co weekend, sobota, niedziela, albo jajecznica, albo jakieś właśnie jajka sadzone. No na pewno się nie zmarnują. Tak jak wspominałam, w Norwegii używa się takich zielonych worków na bioodpady. Do ziemniaczków będę miała takie śledzie w panierce. Ja nie byłam pewna, czy będę to lubiła, ale Daniel jakoś mnie przekonał, spróbowałam i jest naprawdę dobre. Chodzi o takie śledziki. Jak widać, polskie produkty w Norwegii również można znaleźć. Opiekane w zalewie octowej. Pycha! I robimy właśnie ziemniaczki. Do tego tak ziemniaczki z cebulką mieszamy. Wcześniej oczywiście cebulka jest podsmażana. I do tego ten śledzik w panierce. Długo lecę do pracy, więc takie małe ziemniaczki zrobię, żeby szybciej się ugotowało. Dzień bez nadgodzin, dniem straconym. Jak chce się podróżować, jeździć albo kupować głupoty, to trzeba pracować. Nie ma lekko. I tu jest drobny kawałeczek. O, mała kosteczka dosłownie. Je się wszystko. Dziki. Widzieliście jaka siła? Miało być ładnie i już rwałam kawałek. Oh my god, Daniel będzie miał takie niezbyt ładne. Ale w smaku tak samo pyszne. Tak więc prezentuje się nasze danie. Może nie wygląda jakoś super zachęcająco, nie ma jakiejś sałatki, ale do tego naprawdę nie trzeba. Jak jest ta cebulka w ziemniaczkach, jest idealnie. No i co? Smacznego. Taki bida obiad się trochę wydaje, ale jak bida, jak śledzik w panierce. No co ja mówię w ogóle? Dobra, wcinam. Dla chętnych kefirek. Niektórzy lubią ze szklanki, ale dla mnie ze szklanki jest za kwaśne, nie przepadam. I tak sobie tutaj dosypałam do tego burdelu na talerzu. Jestem właśnie w warzywniaku. Zobaczcie. Polskie jabłka. Z tego co mi się kojarzy, to właśnie Polska jest jednym z największych eksporterów chyba jabłek w Europie. Mango za 16 koron. Mam jedno w lodówce, już 2 tygodnie nie ma komu zrobić smoothie. Przyszłam tutaj zobaczyć, czy jest kalarepa. Teraz już wiem, jak wygląda. I poza kalarepą jeszcze szczypiorek na pewno. Oraz ciasto do robienia sajgonek. I w takich warzywniakach właśnie macie dużo bardziej korzystne ceny niż
W normalnych sklepach. No oczywiście nie zawsze, czasem są promocje w normalnym sklepie i macie jakieś promocje, się bardziej opłaca, ale zazwyczaj jednak właśnie w tego typu sklepach można sporo zaoszczędzić i mieć świeże produkty. O proszę, tutaj są ziemniaczki za 17, a jak wczoraj kupiłam za 22. Dobra, szukam tej kalarepy. Proszę bardzo. To jest kalarepa. Nie miała, wiecie, tych zielonych odnóg, dlatego się zawahałam, czy to na pewno to. Dobra, bierzemy. Jeszcze raz może seler, bo dzisiaj coś jestem taka trochę jakby chora. Nos mnie boli, gardło mnie boli i mam katar, więc zrobimy rosół. Patrzcie na to. Taka pietruszka. Pierwszy raz coś takiego tutaj widzę. Nie wiem, czy kwestia tego, że tego nie było. Taka z tymi właśnie, z pietruszką po prostu świeżą w całości. Czy to jest jakaś nowość? Jeszcze wezmę kapustkę pekińską. Wygląda ok. Idziemy szukać tego ciasta do sajgonek. Jeszcze wezmę koperek, które zazwyczaj nie wzięłam. Powiem, że uwielbiam takie sklepy, bo macie na przykład produkty, no nie, że z całego świata, ale wybór jest spory. I polskie rzeczy. Dużo jest właśnie azjatyckich. Różne, zobaczcie, są same sosy sojowe. Jak na norweski wybór porównując do zwykłych sklepów, to jest naprawdę bogato. I Kikkoman chyba najlepszy sos sojowy. Ostatnio kupiłem jakiś inny. Ten. Mówię, o, ten 30 koron. A Kikkoman kosztuje 100. Mówię, dobra, biorę ten. Ale nie. Jednak ten Kikkoman to jest najlepszy smak, najlepszy sosik. Sushi, jak robię na przykład zupy tajskie, zupa rybna, no pyszne, pyszne. Nawet jak warzywka smażam, to jestem sosikiem pechota. Mam w domu papier ryżowy, ale podobno to jest lepsze do sajgonek. Wypróbujemy to i to. Jak szaleć, to szaleć. Nie ma ceny, czyżbym miała się bać. Wiecie co, codziennie staram się coś nagrać i wychodzi na to, że codziennie tylko sklepy. Ale jak się nie ma w głowie, to ma się w nogach i trzeba 10 razy do sklepów brałować. A w tym w Norwegii kupuje się papierosy. Idziecie do kasy, dostajecie rachunek, tutaj skanujecie i dostajecie swoje fajki. Idziemy dalej. Dzisiaj jest masa ludzi. Biorę tylko chlebek i uciekam, bo nie mogę się rozglądać na boki. Zawsze coś wezmę niepotrzebnego. A proszę, to można też wybrać co chcecie. Lekarstwa i tak dalej. Nie ma jak w Polsce, że przy kasie są po prostu i możecie sobie proszę, nawet żyletki trzeba kupić, nawet nie wiedziałam. Nie ma jak w Polsce właśnie, że są przy kasie i sobie bierzecie. Tutaj wszystko jest do kupienia dopiero w tych automatach. Nawet otriwin. I to jedna sztuka na osobę. Udało się wyjść tylko z chlebkiem. To mi tak pstryka. Nie wiem, czy ja muszę chyba do zamrażarki dodać. Muszę poczytać instrukcję w domu. I ta pietruszka piękna. Podoba mi się zawsze, jak takie zdjęcia były koszyków na przykład. I pietruszka albo marcheweczka i tak wystawały całe te, wiecie, łodygi. Korzystając, że zaszło słońce, od razu powiem hej na kanale, chociaż jestem pewna, że na pewno już to mówiłam, ale będę składać ten film z kilku dni, dlatego jakby co to hej na kanale. I tak, ostatnio miało miejsce wielkie wydarzenie. Otóż moja siostra Kasia założyła swój kanał na YouTubie i wiecie, że to miało mieć miejsce już ponad 1,5 roku temu, a dopiero stało się teraz? To jest skandal. Kasia, cieszę się, że jednak mimo wszystko lepiej, wiecie, późno niż wcale i ja was serdecznie odsyłam na jej kanał, trzeba ją wesprzeć, na pewno będą fajne filmy, jestem tego pewna i niech Kasia rozwija ten kanał, bo wiecie co, ja bardzo lubię to nagrywanie. A czasem za bardzo, bo wiecie, co nie robię, to już chcę to nagrać. A później i tak nie używam tego materiału i tylko zawalam miejsce na telefonie, to tak też musiałam kupić 0,5 terabajta tego iPhone'a, więc serce bolało. No ale dobra, wracając do tematu, właśnie Kasia miała otworzyć swój kanał już 1,5 roku temu i to wszystko było postanowione na Boże Narodzenie w Polsce, bo byłam ja, była moja siostra Karolina z rodzinką, była Kasia z rodzinką, ale jeszcze wtedy bez małego Oliwerka. Z Bartkiem po prostu. I tak było gadane, że Kasia zakłada swój kanał, ja zakładam swój kanał i będzie fajnie. I co?
I ja założyłam swój kanał, jeszcze Kasia, tak, już wstawię film, wstawię. Akurat była wtedy u mnie w Norwegii, jak wstawiałam pierwszy film. I ona na chyba pierwszych trzech filmach występuje, dlatego odsyłam was, zobaczycie, że Kasia fajna dziewczyna. Nie dość, że ładna, mądra, to jeszcze, wiesz, macie ma gadane. No, naprawdę polecam wam zajrzeć do niej na kanał. Jeszcze raz podam nazwę. Florydzianka. To samo na Instagramie. Ja byłam pierwszym followersem, jeszcze nic się nie działo na kanale, a ja już dałam jej subskrypcję. Dlatego fajnie, jeśli wejdziecie do niej, na pewno się ucieszy. I co, trzeba wspierać dziewczynę. Tak więc czekam na filmy. Podobno w weekend ma być kolejny, tak więc na pewno będę oglądać i to nieraz. A teraz wracam do moich sajgonek. Najpierw chciałam zrobić oryginalne sajgonki. Znalazłam przepis na internetach i później tak, a tu nie mam takich nudli ryżowych. Nie nudli, tylko właśnie takiego makaronu ryżowego, ale takiego bardzo cienkiego. Nudle właśnie miałam. No to dałam je do Thermomixa, bo jest już słońce wychodzi, żeby mi to rozdrobniło. Wymieszałam z mięsem, podsmażyłam różne warzywa, wymieszałam to wszystko, dodałam sos sojowego, okazało się, że mam tylko troszeczkę, a byłam wcześniej w sklepie i mówię, nie, mam w domu i nie wzięłam. Pełno sosu rybnego, no pyszne. I teraz będę właśnie zawijać je po raz pierwszy w życiu, nigdy nie robiłam sajgonek, tak więc trzymajcie kciuki. Myślę, że na pewno będzie dobre, bo je się to z sosem sweet chili, więc z tym sosem wszystko smakuje. Pysznie. Idę, bo na pewno już tutaj świecę się od tego słońca. Ostatnio ktoś mówił, czemu tak się świecisz? Czy nakładasz tak dużo kosmetyków? Czy o co chodzi, jakieś kremy? Wiecie co, no jak nakładam dużo kremów, no bo chcę mieć nawilżoną skórę i żeby ona tak wyglądała zdrowo. I wiem, że niektórzy nie lubią tego efektu, że tak się świeci. Ja wam powiem, że no, jak jestem w cieniu, to aż tak się nie świeci. Wiadomo, po całym dniu mogę się trochę już świecić, no nie powiem, że nie. Ale czekajcie, może wyjdę z tego słońca? I zobaczycie, że nie jest tak źle. O, w naturalnym świetle nie wygląda jakoś tak. Muszę teraz patrzeć w pogląd, żeby coś podpadało. Tak więc ja po prostu lubię taki efekt glow. Bardzo wielu produktów używam. Czasami dochodzi do tego, że na przykład jak mam swoją, wiecie, pielęgnację, to rano potrafię użyć 5 produktów, wieczorem również, wiecie, serum, jedno, drugie, trzecie, nawilżenie, tamto, sramto i naprawdę jest tego sporo. Na kremy ja nie żałuję, no trzeba już się konserwować. Dobra, idę, bo znowu się rozgaduję, a sajgonki czekają. Let's go! Olej wstawiony. Ostatnio robiliśmy frytki, więc taki niezbyt piękny, ale u mnie w domu do słoika się dawało po frytkach i jeszcze służył 2-3 razy, więc myślę, że takie coś to nie zaszkodzi, już nie bądźmy tacy delikatni. Patrzcie, ile tego farszu wyszło, trochę mnie poniosło. No i powiem wam, że jest smaczny, bo próbowałam, jak wszystko wymieszałam, ale na pewno już te składniki trochę bardziej przeszły, te przyprawy. Pycha. No nic, będziemy lepić. To jest instrukcja. To już nawet minęło więcej niż 45 minut. Będzie git. No, wiedziałam, że gdzieś to mam. Jest też papier taki ryżowy. Ten chyba nie jest ryżowy, to jest taki, nie wiem, inny. Nie znam się absolutnie na tym, więc sorry, tu gadam głupoty. Może zaraz wyjdzie, że to jest ryżowy, ale raczej nie, no bo to jest całkiem inaczej wygląda to i to. Ten na pewno lepszy, to jest takie bardziej ciasto. Zaczynam nakładać. To jest to? O matka, aż musiałam to powąchać. To już jest ten papier ryżowy. Ja myślałam, że to jest taki papier jakby do pieczenia pomiędzy. A to są takie gotowe kawałki. Ale crazy. No nic, no będziemy działać dalej. Let's go. Damy farszu. Wszystko mieliłam w Thermomixie. Widziałam, że normalnie ludzie kroją. I tyle. Patrzę, o. Na tym drugim papierze jest jak składać. Tak zrobię. A więc to wszystko powinno być tu. Dobrze jest. Jest tak, dobra. Potem mówią, żeby boczki. Zobaczymy. O, już tu się dzieje. I do końca zwinąć. O, ale cudowne. Let's go następny. No, ale to jest takie cieniuteńkie, ale zobaczcie, jak to jest plastyczne. Co to jest za dziwna rzecz? Czy wy to widzicie? Zobaczcie, jak to jest progres pomiędzy tym czymś i tymi. To jest cudowne. Praktyka czyni mistrza. Proszę bardzo, równo 30
sztuk poszło tych plastrów do zawijania i cały farsz, bo tu pół kilo mięsa jak nic. Ja tam dawałam wszystko, co miałam po prostu, bo sęgonka zawsze będzie dobra. Nie jest oryginalna, więc nie będę sobie nawet mówić, co ja tam dawałam, bo tam jest po prostu, tam był po prostu śmietnik. Co w lodówce, to wylądowało w tym garnku. Powiem tak, w smaku pyszne, z tym, że nie będę ich robić na takim głębokim tłuszczu, bo aż normalnie w środku jest ten olej, tak masakra, to mam miliony kalorii, dlatego chyba wezmę patelnię i na patelni będę po prostu obracać z jednej i z drugiej strony i podsmażać. Można też zrobić w piekarniku. Też w sumie byłoby dobre, ale chyba zostanę już dzisiaj przy tym oleju. Zobaczymy. No ale powinno być lepiej, bo naprawdę tak ocieka tłuszczem, że nawet jak ja to odsączam troszkę w papierowe ręczniki, to mimo wszystko myślę, że jem sam tłuszcz. Chociaż no, w smaku nie ma tego tłuszczu, ale jak ja to wyjmuję, to widzę, że aż tam bulgota, to mięso w środku i tak dalej. No nie, jakoś tak zrobię i tak. O, a najgorsze jest to, że ja ładnie ułożę, ładna sajgoneczka, wrzucę do tego tłuszczu i ona się otwiera, więc jestem zawiedziona, bo myślałam, że będzie idealna po tym, jak tak ładnie złożyłam i wam pokazałam nawet. A tutaj proszę, rozwaliła się i taka klapciata, więc nie, 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 ja to zrobię na patelni, ciasno je ułożę, że nie będą miały prawa nawet się otworzyć i będzie git. Myślę, że to będzie lepsza opcja. Może nie wygląda jakoś super, ale będzie smakować pysznie. Jadę na nadgodzinki. Powiem wam, że te sajgonki niby spoko, ale bardziej mi smakują te ze sklepu, więc to był chyba pierwszy i ostatni raz. Śmierdzę cała tym olejem. Ale nie powinno nikogo być już tam na biurach, gdzie teraz jadę. Więc spoko. Ale już marzę o kąpieli. Zobaczcie, jak to jest ładnie. Kiedyś wstawiałam relacje na Instagramie z tego miejsca. O, muszę kawałek podreptać, żeby dojść do wody. O, mój cień, już słońce zachodzi niestety. Coraz krótsze te dni. O, łódka na łódce. Tam dalej jest marina. I właśnie tu po drugiej stronie jest już wyspa. I każdy ma taką swoją małą marinę na łódkę. Każdy mieszkaniec. Dla tych, którzy nie mają, tam jest duża marina dla wszystkich, którzy wykupią sobie miejsce. Z Afriko tutaj nie ma takich atrakcji. Więc fajnie, fajnie mieć swoją łódeczkę, tak sobie podryfować. Jeszcze jak ktoś lubi łowić ryby, to naprawdę Norwegia jest dobrym miejscem na połowy, łososia i nie tylko. Kiedyś pytałam w filmie, że nie wiem, o co chodzi, że rybacy łowią tam ryby na takiej płytkiej rzece. To naprawdę spory był odzew fachowców, jakie ryby w takiej rzece mogą płynąć. Ja się zastanawiałam, czy naprawdę tam jakieś ryby są, a się okazuje, że jest pełno ryb. I to jakich? Nie wiem, czy mam dość materiału na film. Jeśli się uzbiera, to dzięki za oglądanie. Wpadajcie na Insta i Kestres Vlog. Wpadajcie również do mojej siostry, która ma kanał o nazwie Florydzianka. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!